Cześć wszystkim, znowu Płomień 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, Biała Monarchia. Wracamy po krótkiej przerwie, ponieważ miałem inne rzeczy do roboty. Dobra, w ostatnim odcinku weszliśmy do baterii Durgana w końcu. Pobiliśmy się trochę z różnymi rzeczami, chyba zeszliśmy na drugi poziom, tak? I otworzyliśmy również zejście na jeszcze niższy poziom, przypadkowo, nie chciałem, po prostu tak dobrze gadałem. No nie zejdziemy tam jeszcze. Najpierw przeszukamy jeszcze, co tutaj mamy. Mamy jeszcze na pewno parę rzeczy. Tutaj na pewno jest jeden pokój, w którym jest coś. Spróbujmy do niego wejść. Nie uruchamiając żadnych z tych pułapek. Z tego co pamiętam, one były zbyt ciężkie do... Tak. Są zbyt ciężkie do... zdjęcia. Ty, czy te drzwi uda się otworzyć? Uda nam się. Dobra. Okej. Łuczy, co niech idzie pierwsze. A tak, zapomniałem, że mam jakiś głos. Krytno tutaj nam coś mówi. Nie wynosić sprzętu ze zbrojowni bez pozwolenia zbrojmistrzyni Marum lub kapitana. Kapitana Gregura. No, poczekajcie, nie włączyłem. Tak. Okej, dobra. Tak, z tego co pamiętam, było jakiś spisek, było trzech kapitanów, czy trzech dowódców. I którzy mieli różne pomysły na tym, co robić dalej, stwierdzą. Co my tutaj mamy? Sztaba Durgańskiego Żelaza. Okej, na pewno się przyda. A właśnie, co tam w twierdzy się coś wydarzyło? Zebrano daninę. Bandyci zarobowali zarobek 500 sztuk miedzi. Okej, spoko. Co tutaj mamy? Powginany hełm. Powierzchnię starożytnego hełmu winiejącą liczne wniecienie. Jedynie dwa puste gniazda pozostały po zbierających hełmu rogach. Ciekawe, czy to jest ta trzecia część jakiegoś zestawu, co zbieraliśmy? No właśnie. Tak jak poprzednio, wizja przemija i gaśnie. Kiedy powraca, klęczysz na ziemi, w dłoni trzymasz strzaskany miecz, a przed tobą leży połamany, powgniatany hełm, twój hełm. Czujesz krew spływającą ci po twarzy i masz pewność, że nigdy już nie będziesz widział na lewe oko. Wokół ciebie zebrali się pozostali wojownicy, zarówno swojego plemienia, jak i przeciwnicy. W milczeniu przyglądają się walce. Zginiesz, starcze. Twój przeciwnik jest butny, ale młody i silny. Nadal uważasz, że pojedynek był dobrym pomysłem? Owszem, surowa zima nie była łaskawa dla twojego płomienia i wygłodniali wojownicy nie zdołaliby odeprzeć ataku na pełną skalę. Pojedynek był jedyną nadzieją dla plemienia, pod warunkiem, że zwyciężysz. Jak poprzednio, świat zatrzymuje się. Trop pamięci czeka na twoje wskazówki. Zabierz go ze sobą. Udawaj, że mdlejesz. Okej. Udawajmy, że mdlejemy. Padasz kratkiem, chwytając jeden z łamanych rogów z twojego hełmu. Leżysz z zamkniętymi oczami, słysząc zbliżające się kroki przeciwnika, przekonany, że z łatwością cię dobije. Żałosne, słyszysz szuranie stóp drugiego wojownika tuż obok twojej głowy. Momentalnie uderzasz, bijając róg w nieodsłoniętą pachwinę wroga. Wyje z bólu, ale uderzasz raz po raz, aż w końcu cichnie. Wojownicy wroga warczą i krzyczą, widząc śmierć swojego czempiona, ale wkrótce opuszczają twoją wioskę w spokoju, zobowiązani wynikiem pojedynku. Ta, przypominam sobie moją siostrę, moje rządy, mój koniec. O, Grot ze smutnym zaskoczeniem patrzy, jak jego duchowa forma zanika. Ale przecież dopiero to zobaczyłem, nie miałem czasu, żeby to wszystko zrozumieć. To w końcu będę coś z tego miał, czy... Zdaje się, że cykl się niecierpliwi. Powierzam mój hełm twojej opiece. W dłoniach trzymasz hełm Grota. Jest w jednym kanałku. Okej, to tyle? Bywaj, przyjacielu. Refren Grota. Okej, to byłaby cała historia tego gościa. Dobra, zobaczmy, co to jest. Moc plus 3, odwet. Obrażenia 6, 10. Okej, no całkiem spoko. Paladin chyba nie miał żadnego fajnego hełmu. W sumie ma ten hełm od percepcji. Czy ktoś potrzebuje hełmu od mocy? W sumie te obrażenia małe są. Kłute. Nawet nie wiem, czy to coś może przebić
jakikolwiek pancerz. Ale moc plus 3 jest całkiem fajna. Dobra, zobaczmy. Masz moc plus 2. Masz moc plus 3 z czegoś innego. Ty masz moc plus 2. Plus 1. Może tobie by się przydało, co? Masz już moc plus 3. A ty? Masz moc plus 2. A ty? Ty nie masz żadnej. Okej, mamy jakieś kolejne zadanie. O, nad, chyba nie jest losowe. Dobra, dajmy to, nie wiem, Gili. Niech się teraz zajmuje zadaniami. Skoro nic nie robi. Dobra. Możemy tobie to dać? Intelekt plus 2, niewrażliwość na zamęt. Nie, to chcemy zatrzymać. Dobra, wiecie co, później się tym zajmę. Okej, właśnie, mamy jeszcze łuk myśliwski. Czy chcemy go komuś przepisywać? Porównaj. Obrażenia 15 do 23, więc troszkę gorsze. Znakomita jakość celność plus 8. Ta, ale ostatecznie ten ma duże bonusy do obrażeń. A ten ma obrażenia do elektryczności, więc wiecie co, może weźmiemy. Chyba nikt inny nie korzysta z łuków myśliwskich, co? Chłop. Łuk myśliwski, tak, dobra. To przypiszemy go tobie. Zobaczymy, co nam to da. A, okej, pieśniarz. Pieśniarz enigmatyk łowca. Derp. Musiałem to już pewnie sprawdzić wcześniej. Pieśniarz enigmatyk łowca. No cóż, trudno. Dobra, sprawdzamy dalej. Tutaj chyba był tylko zestaw, tak? Co my tutaj mamy? Pas snującej fali. Przyznaje powalenie. Okej, zobaczymy, czy ktoś ma jeszcze miejsce na pas. Pancerz skórzany i hełm B. Nie. Zaraz zobaczymy tę pułapkę. Czy ktoś ma wolne miejsce na pasie? Wy macie pasy kondycji. Trzymałość plus 1. W sumie tobie mogłem dać. Trzymałość plus 1 na 3 sekundy to jest nic. Dobra, trzymaj to. Hey Dobra, there. tymczasem niech wszyscy się odsuną. A Paladyna ma który... A! Gdzie ty leżysz? Of course. Okej. Spróbujemy aktywować tą pułapkę. Zobaczymy, czy go nie zabije. A nawet jak zabije, to... zaraz wstanie. Tak. O! Chybienie! Ależ to bolało. No dobra, mamy... solidny łuk myśliwski, mech. Oraz mamy... barykadę Bagarda. Rąbnięcie to tak samo jak drzwiami. Ataki dystansowe odbite do napastnika 10%. Druzgocące pchnięcie. Okej, całkiem fajna. Dziobnijmy to sobie. Możemy dać na drugie miejsce Paladynowi, albo możemy dać tobie. Bicia 16. Odbicie 12, więc jest gorsze. Tak, troszkę mniejszą karę do celności ma. Co ta dawała tarcza? Obrona przy ogłoszeniu, obrona przy powaleniu. Zostawmy na razie, tak. Nie wiem, komu mógłbym to dać. Dobra, idziemy dalej. Stoły, tarcze i rozkruszone kamienie ułożono w barykadę nie do przejścia. Okej. Dobra. Pani zwiadowczyni, przodem. Okej. A już są przeciwnicy. Dobra, to ustawmy się tutaj ładnie. Sure.
Tarczownik baterii. Obrońca baterii. Dobra. Może skupmy się na nim najpierw. Okej, wy wszyscy na niego. Okej, ognia. O, udało nam się przejąć tego pająka, fajnie. Możesz odejść? Tak, możesz odejść. Ty powalisz jego? Ty możesz powalić, bo to jest teraz na walkę, więc nie będzie problemu, jak teraz tego użyjesz. Ładnie. Okej, może zajmijcie się nim od razu. Ładnie, już tylko on został. Całkiem niezły pancerz mają, 14 redukcji obrażeń, 21 przeciwko siecznym. Ta, przydałaby się to enigmatyczka. Śmieci. Śmieci. Okej. Tutaj są jakieś pułapki? Szuflada, co tu jest? List do Zultana. Szacowany skarbniku Zoltunie, piszę do ciebie zagniewany i zdumiony. Czyż nie byłem twoim wiernym klientem? Czyż nie traktowałem cię uczciwie? Jednak po tylu latach wspólnych interesów twoi ziomkowie odprawiają mnie niczym jakiegoś zawszonego żebraka. Przybyłem do baterii 2 tygodnie temu, przemarznięty i wygłodniały. Ledwie owiązałem konie, kiedy wasz komendant Eksandru wyszedł mi na spotkanie. Kapitan powiedział mi, że będę mile widziany, ale mój świętokradczy handel już nie. W skrócie, miałem odjechać o świcie bez towaru. Byłem pewien, że to taktyka negocjacyjna. Rzekłem więc do Eksandru, że oczywiście jego również wynagrodzę tak jak ciebie, parsnął tylko. A kiedy dotarłem do bramy, powitała mnie komendant Marun, wasza zbrojmistrzyni. Nakazała mi natychmiast się wynosić, gdyż nie pozwoli, by moje chciwe łapska dotykały durgańskiej stali. Potrafię zrozumieć ostre targowanie się jak każdy kupiec, ale byłem zmarznięty, głodny i zrażony jej zachowaniem. Pokazałem jej więc list od ciebie, w którym zapraszasz mnie do obejrzenia najnowszej partii durgańskiej stali. Komendant Marun przecięła list na pół rapierem. Ostrzegała mnie też, że jej ostrze na zaprawdę wspaniała klinga będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczę, jeśli natychmiast nie wyniosę się z fortecy. Nigdy dotąd nie spotkało mnie takie upokorzenie i poróżny wydatek, gdy wróciłem do domu z pustymi rękoma. Nie rozumiem, co zaszło między tobą a twoimi wspólnikami, ale nalegam, abyś doprowadził to do ładu. Obawiam się, że pozostali komendanci mogą się pogrążyć, a może i całą baterię Durgana, jeśli nie uporasz się z nimi szybko i zdecydowanie. Z poważeniem, maestro Aneto Cesarro. Okej. Hey there. Nie pamiętam już w sumie tego wątku. Co my tutaj mamy? Codzienne kroniki o dokładności i wydajności. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie mi to potrzebne. Mikstura rygla wrót śmierci. Zapobieganie śmierci przez 20 sekund. Fajne. Dobra. Swój gradobicia. O, to jest bardzo fajne. No i dobra, coś tu jeszcze mamy? Kolejne drzwi. I trochę pierdół. Okej. Okej. Cokolwiek to oznacza. Dobra, wejdźmy tutaj do tej komnaty, może tym głównym wejściem. Wydaje się na... mniej nadający na zasadzkę. You both. My generation built this keep to honor Abidun, not to further your greed and ambition. We're Pergrunin. Our forefathers explored and conquered, but you've stuck us in this frigid hall. Paved with gold and marble. I won't allow us to abandon our legacy for your delusions.
No, you'll peddle it away to line your pockets. How much have you made selling our steel, Zoltan? Again with your lies. You think I don't hear you turning the others against me? These walls echo, and... Enough! I'll send the Forge Guardians on both of you if that's what it takes. Hmm. Okej, okay, tak. Widzimy tutaj trzy główne strony konfliktu. Aha. Tak, zbrojmistrzyni również była chyba przeciwko handlem. Z zewnątrz. Okej, okay, buty stabilności. Mamy już takich sporo. Dobra. Zajrzymy tutaj jako ostatni, bo chyba tam będzie coś ważnego. Co tu mamy? Pierścień wolności, sumienie nieszczęść. Też już chyba takich parę mamy. Chyba tylko skarbnik Zandru był za handlem. Wydaje się, że od obratanym pobudzonym lustrze coś się poruszyło. Co tutaj mamy? Solinny Arkebus. Ich takich również parę mamy. Rozwój waleczności. Zapiski produkcyjne. To za bieżący zapis produkcji z tego miesiąca. 20 długich mieczy, 15 toporów, 20 młotów, 7 buław, 2 kiścienie, 7 pełnych zbroi dla stalowych strażników, 3 dodatkowe zbroje. Jeśli komendant wspomina coś o tempie produkcji, przypomnij im uprzejmie, że otrzymaliśmy od nich 3 różne zlecenia. Wasel Mistrz Kowalski, baterii Durgana. Poniżej napisano notatkę innym charakterem pisma. Dlaczego Eksandru potrzebuje tylu stalowych strażników? Miej go na oku, M. Ej. Tak, zdecydowanie coś tu się działo. Okej, to chyba byłby cały ten poziom. No to dobra. Tutaj są jeszcze jakieś... Tak, tutaj są jeszcze drzwi. To zajrzyjmy tutaj. Okej, okay, więcej przeciwników. Stawmy się. Okej, okay, jest kapłanka. Z kapłanką zajmiemy się najpierw. Okej, okay, jest również widmo. Dobra, więc zasadzimy im ładną kulę ognia. Ładnie. Dobra, co dalej chcemy rzucać? Tak, pociski magiczne. Dobra, teleportowały się do nas cienie. Zaraz się nimi zajmiemy, to są ducha, nie nośniki dusz. Dobra. Użyjmy tego twojego ataku, barbarzyńskiego ciosu. Dobra. Wracaj tak do walki. Dobra, przywalmy im jeszcze jednym uderzeniem. Używasz tego barbarzyńskiego ciosu? Czekam. Okej. Zdjęliśmy kapłankę, to fajnie. Możemy coś jeszcze rzucić. Nekrotyczną lancę na widmo. Czemu ty nie używasz tego czasu, co? Tak lepiej. Dobra. Dobra, zajmij się tą zjawą. Okej. Okay. Aż pomóc tutaj. Niezłomnęło. Dobra, nie trzeba było. Okej. Okay. Co możesz rzucić? Boskie piętno. Dobra. Ci tarczownicy długo zajmują. Okej, okay, dobra, ty możesz coś mu zrobić, możesz niszczycielski cios użyć. Może
Dobra, powalmy go, to powinno pomóc. Okej. No i dobra, zbieramy dalej. Krab. Więcej krapu. Więcej krapu. Udało ci się coś odkryć. Ale gdzie? A, tam i tu. Okej, fajnie. Dobra, migocząca oporcza. Odbicie ataków z dystansowych plus 10 przez lustrzany obraz 3 razy przed odpoczynkiem. Okej. Brzmi jak coś dla łotrzyka. Rozwijasz zwój i widzisz spis oręża i pancerzy, mieczy, tarczy, napierśników i hełmów. Wszystko oznaczone jako sprzedane. Lucanowi z Dun Rydu. Pokwitowanie podpisane stało przez komendanta Zoltuna, skarbnika i skarbnika baterii Durgana. Okej. Kolejne gradobicie. Wow, ile tej krytych rzeczy jest. Tutaj mamy zwój ożywienia i zwój krytycznego przywrócenia wytrzymałości, ok? To znaczy co? Ok, chyba gdzieś tutaj coś odkryła, co? Tak. Ok, co to było? To wygląda na jakiś składzik. Ale cały zamarznięty. Zwłoki krasnoluda skute są grubą warstwą lodu, który znakomicie je zachował. Rysy twarzy nieboszczyka zasłonięte są szronem. W rękach trzyma dużo winięty płótnem pakunek. Być może plecak. Okej. Że jak tu użyjemy, że jak to inną postacią użyjemy, to będziemy mieli jakąś inną opcję. Okej, wygląda na to, że liczą się tylko zdolności przywódcy, czyli paladyna. Okej, przyłóż pochodnią do lodu. Wkładasz pochodnię do zamarzniętej postaci, lód wokół rąk zaczyna się powoli topnieć, a woda chwilami niemal gasi płomienie. Czasem odkuwasz dość lodu, by móc dosięgnąć plecaka. Zawartość plecaka jest w większości nienaruszona. Znajdujesz garść wybitych monek, jakieś papiery, zwój oraz ciężki żelazny klucz. Nic poza tym. Okej, zwinięty pergamin. Zobaczmy ten pergamin. Marun zaczyna coś podejrzewać. Póki co sprawdziłem, że węszy za Zoltunem, ale będzie mnie miała na oku. Chłopaki przywieźli najnowszą dostawę razem z węglem w wagoniku. Liczę na ciebie, że dopilnujesz, aby dotarła na powierzchnię. Chyba nie boisz się pobrudzić sobie rąk, co? Gregor. Okej, nie wiem, kim był w takim razie Gregor. Dziennik ekspedycji. Chyba nic ciekawego. Okej. Co my tutaj mamy? Głównie krab. Okej, dobra. W takim razie ten klucz pewnie był potrzebny, żeby otworzyć drzwi do drugiego poziomu. Ale my już inaczej sobie z tym poradziliśmy. Coś tutaj zostawiliśmy? Zapiski produkcyjne. A, tego nie zabrałem. Okej, to zabierzmy. Na wszelki wypadek. No i dobra, idziemy. Jaki to był skrót? D, okej. Dobra, no to schodzimy niżej w takim razie.
Okej, czekajcie. To jest znowu ten symbol. Tam były pułapki na nim. Ale tutaj najwidoczniej ich nie ma. No dobra, schodzimy. Okej. Biała kuźnia. Ciekawe, czy może tutaj będzie też związane to zadanie z jej tym mieczem. Tutaj pierwsza zwrotka miecza. Znajdź przyrząd wirujący z kamienia Adry Miedzi na drogę do kupienia snopisz do esencję twą z nieci. No cóż, skoro bractwo się to coś tutaj kręci, to może znajdziemy jedną z tych wież adrowych. Chyba nie chodzi o te, które znajdowaliśmy w Bieleniu Bożu. Okej, chyba nadal nie wiemy, kto tak właściwie ich atakował, że się barykadowali i bronili. Gorące powietrze ulatuje spod krat, faluje. Coś ciężkiego przebiło się przez barierę i wybiło dziurę w moście. Zdecydowanie. Jakś jakby wielka kula tędy przeszła. Okej, dobra, mam więcej tarczowników. Okej, tam mam jeszcze parę obrońców. Okej, wiecie co, może się wycofamy. To zdecydowanie nie jest dobra pozycja. Jeszcze raz. Tak, otrzymasz trochę obrażeń. Chyba to lepiej niż siedzieć tam i dać się ostrzeliwać cały czas. Okej. Okej, chodźcie tutaj wszyscy. Dobra, rzućmy najpierw na nich odsłonięcie słabości. To im powinno zmniejszyć ich tarczę. Okej, dobra, rzućmy może krąg obronny. Okej, dobra. Tak, podsłonialiśmy ich słabości. Teraz powinno nam dużo łatwiej z nimi pójść. Najpierw puśćmy zwykły pocisk. Okej. Tu użyj tego swojego ciosu w końcu. Okej. Wy może skupcie się na tarczowniku. Ładnie. Okej, paladin trzymał sporo obrażenia, ale jeszcze się trzyma. Ładnie. To najpierw zajmijmy się może tą syreną. Nasi tam podejdą i im zawalimy soczystego firebola. Okej. Czy oni są odporni na strach? Pewnie tak. Choroba mdłości. Spróbujmy użyć. Nie zauważyłem, żeby mieli odporność na strach. Okej, ładnie. Teraz zwykłe uderzenie. Nie, nie są odporni na przestrach. Fajnie. Udało nam się upowalić, jak śmiesznie lewituje w powietrzu. Dobra. Dobijmy ją szybko jeszcze pociskami. Możemy jeszcze jakieś AOE zarzucić, kolejną kulę ognia. Może ich szybko zdejmiemy, pozostałych. Nie mają już mało życia. Okej, ładnie. Co tu jeszcze możemy zrobić?
Atakuję wszystkich napastników, tak, tego użyj. Okej, dobra. Zabiliśmy ją. Ładnie. No i teraz po kolei zdejmujemy ich. Okej, nie wiem, czy to miał być jakiś boss fight. Wygląda na to, że miał być. Ale jesteśmy tak nadpoziomowani, że nie mieliśmy z nimi większych problemów. Zobaczmy, czy ta syrena coś miała ciekawego przy sobie. Brązowa figurka Abydona. Mhm. Wszystkie kości z tego szkieletu zostały połamane. Niektóre wielokrotnie. Uła. Okej, okay, coś tu mamy? Chyba nie. Dobra, to są kopalnie. I wygląda na to, że trochę się jeszcze będą ciągnąć. Wygląda na całkiem sporą lokacją, którą zwiedzimy dalej w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!